Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. Wtem przystąpił pewien uczony w piśmie i rzekł do niego: Nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć. Ktoś inny spośród uczniów rzekł do niego: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Lecz Jezus mu odpowiedział: Pójdź za mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. Jeśli iść za Jezusem, to tak naprawdę, a nie na niby. Droga, którą jest chrześcijaństwo, jest drogą wymagającą, ale jednocześnie najpiękniejszą ze wszystkich. To, co przychodzi nam w życiu bez większego trudu, bez wysiłku, jest przez nas niedoceniane. Wartość ma to, w zdobycie czego musimy włożyć wiele energii. Jezus stawia nam wymagania, które można przejść, tylko trzeba się zaprzeć samego siebie. W pójściu za Nim nie ma niemiłych niespodzianek. Droga Jezusa, czyli styl Jego życia, został dobrze opisany na kartach Biblii. Wiemy zatem, kogo i jak mamy naśladować. Tu nie ma rzeczy niepewnych, które mogłyby budzić lęk. Skąd zatem on się bierze? Przecież tak niewielu chrześcijan radykalnie podąża za Chrystusem. Czego się obawiają? Że stracą przywileje? Że będą musieli wstać z wygodnej kanapy i stracić wszystko, co z takim mozołem budowali? Obawy budzą się tylko wtedy, gdy przeceniamy życie doczesne, równocześnie nie doceniając życia wiecznego. To prawda, że pójście za Chrystusem wiąże się z pewnym ryzykiem, ale źródłem tego ryzyka nie jest wcale Chrystus, ale my sami. Słowo Chrystusa jest trwałe, a Jego obietnica niezmienna. Tylko nasza niestałość, nasza niewierność może pokrzyżować Boże plany wobec nas. Bóg dał nam wolność w wyborze życiowej drogi, ale tylko jedna kończy się sukcesem. To ta droga, która wiedzie do nieba, do Chrystusa.